Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy. Iłża. Sztachetki.pl. Firma Drewkom oferuje drewno tartaczne, kominkowe oraz konstrukcyjne. Surowiec certyfikowany, spełniający normy. Transport na terenie całego kraju. Dostępność wielu gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669 404 075. Sebastian Szczerek, portal Za Ciosem. Dziś jesteśmy w Piotrkowie, Trybunalskim Gala Striking 3 i spotykamy jednego z najlepszych zawodników walk na gołe pięści, Bartłomiej Domalik, czyli Balboa. Siemanko. Cześć, dobry wieczór. Dzisiaj byłeś w narożniku u zawodnika, który dał według mnie walkę wieczoru ze swoim rywalem. Tak, myślę, że też tak śmiało mogę powiedzieć, Patryk pokazał niesamowity charakter i na pewno to się podobało kibicom. Dokładnie tak. Ogólnie Patryk wracał teraz po dłuższej przerwie chyba od startów. Znaczy nie, walczył na ostatniej gali Striking 2 w Krakowie, także no, miał jakąś tam przerwę, ale to nie było jakiejś długiej przerwy. Jak Ci się podoba ogólnie ta gala tutaj, że mamy ten kickboxing w małych rękawicach? Nie, bardzo, bardzo fajna gala. No, dzisiaj też ta karta jest dość mocna, więc no, kibice mają co oglądać, bo naprawdę dzieje się dużo, dużo w tym ringu. Tak jak przed chwilą mówiłem, walka Patryka, myślę, że śmiało zasługuje na bonus. Tak samo tutaj przed chwilą Wierzbicki znokautował swojego przeciwnika. Naprawdę, naprawdę piękna walka, bo też był w opałach, bo w drugiej rundzie sam był liczony, a później trafił prawym mocnym ciosem i, no i Hiszpan już nie wstał z ziemi. Bardzo mądrze tu powiedziałeś właśnie, że Wojtek Wierzbicki wrócił i zrobił robotę taką, jaką mógł sobie tylko wymarzyć. Nie chciałbyś zawalczyć kiedyś na strikingu? Wiadomo, jesteś znany z walk na gołe pięści, ale też miałeś w przeszłości i pięściarską w rękawicach. No, znaczy tak, no, ja zaczynałem od kickboxingu, ale teraz myślę, że bliżej mi do boksu niż... Gratulacje! Ale bliżej mi teraz do boksu myślę niż do kickboxingu, bo no bo już jakiś czas nie kopię. A jakby dobre pieniądze się trafiły, ciekawy rywal? No to niech mi ktoś coś zaproponuje, to wtedy będę myślał. Ja bym, powiem Ci szczerze, zobaczył Cię właśnie w takiej sportowej formule jak tutaj, właśnie te małe rękawice też by były sprzyjające dla Ciebie, no bo dla Ciebie walka na gołe pięści to chleb powszedni. Tak, na pewno by to była ciekawa walka, bo no tak jak myślę było w zamyśle tutaj organizatorów, żeby te małe rękawice chroniły troszkę przed rozcięciami, ale jednak kumulacja tych ciosów posyłała zawodników na deski. No ja mam cios mocny, nie ma co jakby się oszukiwać, więc no myślę, że na pewno by to fajnie wyglądało. Aczkolwiek mówię, no ja teraz mam kontrakt w Gromdzie, chcę tam odzyskać pas i to jest mój cel, ale tak jak mówię, no jakby mi ktoś coś zaproponował, to zawsze wszystko jest do rozważenia. Gromda 19, już jest termin ogłoszony, zobaczymy Cię na karcie walk? No zobaczymy, ja jakby nie mogę nic zdradzać, chciałbym zawalczyć na 19 w grudniu. Także zobaczymy, co tam Mariusz Grabowski szykuje. Na ostatniej Gromdzie mieliśmy świetną walkę wieczorem Scarface, Joker, oglądałeś ją z bliska. Czy Joker ma szansę w marcu zdetronizować Mateusza Kubiszyna? No właśnie powiem Ci szczerze, że zanim walczył ze Scarface'em, to myślałem, że no, ma jakby tam realne szanse, żeby tam walczyć o ten pas, ale no nie wiem, wydawało mi się, że troszkę brakuje mu ciosu. No a Mateusza, no nie oszukujmy się, trzeba znokautować w tym ringu, bo no bo on jest odporny na jakieś rozcięcia, także no jedyna opcja to wygranie przed czasem z Don Diego, tak żeby go posłać na deski i żeby nie wstał, bo no bo jest odporny na rozcięcia, więc nie wydaje mi się, żeby zagroził Kubiszynowi. W tej ostatniej walce co myślisz, że nie zagrało, że nie udało się pokonać Don Diego? Znaczy przede wszystkim to, że chciałem urwać mu głowę. Ja troszkę za bardzo chciałem
Tak, za bardzo chciałem urwać mu głowę, a nie wygrać walkę, bo chciałem wszystkim udowodnić, że to ja jestem najlepszy i tak naprawdę to mnie zgubiło, bo mogłem to rozgrywać troszkę spokojniej, a ja od pierwszych sekund rzuciłem się na Mateusza w takim tempie, jaki był toczony ten pojedynek. No nie da się walczyć, zwłaszcza jak ważysz tam 95-97 kg, więc no zwyczajnie też się wypompowałem, no i później już to nie miało jakby szans na to, żeby ten pojedynek wygrać, bo nie było sił. No a nie trafiałem czysto, bo za bardzo chciałem trafić, więc no podpaliłem się i tym zapłaciłem. Czy powiedzenie do 3 razy sztuka spełni się w twoim przypadku w 2025 roku? Mam taką nadzieję i zrobię wszystko, żeby tak było. No my też bardzo byśmy chcieli zobaczyć was 3 pojedynek, a jeśli teraz miałbyś realnie spojrzeć, to kogo federacja mogłaby ci zaproponować na rywala w superfajcie? No nie myślałem nad tym, żeby się jakby zastanawiać. Tak naprawdę dopiero zaczynam przygotowania. Będę gotowy na każdego, kogo mi nie zaproponują. Ostatnie pytanie odnośnie naszego wywiadu, no i walki Don Diego Pasternak. Zgadzasz się z tym werdyktem sędziów, czy jednak kierowałbyś się w stronę Mateusza Kubiszyna? Znaczy nie mogę się tak, wiesz, wypowiedzieć całkiem, bo nie oglądałem całej walki, ale z urywków, które gdzieś tam się kręciły po internecie, widziałem, że no Pasternak nie był liczony po czasie, po którym tak naprawdę powinien być liczony i ta runda byłaby wygrana dla Mateusza 10-8, a to dałoby mu zwycięstwo, bo tam na tych kartach gdzieś tam było zapisane, że właśnie to liczenie dałoby mu zwycięstwo. A jakby tobie Fame dał propozycję walki z Michałem Pasternakiem w K1? Ja już mówiłem dużo razy, że nie zawalczę we Freak Fightach, nie chcę brać udziału w tym cyrku, który tam się dzieje na tych konferencjach, bo mówiłem, no do walki tak by nie doszło, bo któryś z tych chłopaczków tam wyzywałby mnie tak, jak oni się tam przyzwyczaili do tego wyzywania, to myślę, że ochrona by nie pomogła i no i zwyczajnie nie byłoby walki, zwyczajnie nie doszłoby i tak do walki. Dlatego mówię, że nie chcę tam walczyć. Wiesz co, przyszła mi teraz taka wielka propozycja dla ciebie. Ostatnio na Fenie Bartosz Ufol-Kwiatkowski, który też był znany z walk na gołe pięści, świetnie znokautował zawodnika z Warszawy Sosnowskiego. Może Ufol kontra ty, wiesz, 2 gości, którzy mają cios urywający głowę, to by była zajebista walka na gromie. No to wiesz, ja nigdy nie odmawiam walk, więc co mi zaproponują, ja zawsze wychodzę, walczę. Więc to musisz do organizatorów, do Mariusza Grabowskiego zgłaszać, żeby kogoś tam zakontraktowali. Dziękuję ci wielkie bardzo za wywiad. No i co, czekamy na twoje walki na gromdzie. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl